Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie, witam się z wami w dzisiejszym vlogu i tak szybko się z wami witam, bo za 15 minut mam być u kosmetyczki, a jestem po prostu w kropce, bo jestem dość daleko od niej, więc szybko, ale ostrożnie jadę do kosmetyczki na nowe pazurki. Okej, moi drodzy, ja już wyszłam od kosmetyczki, dzisiaj trochę zaszalałam, za chwilę pokażę wam w przybliżeniu i na pewno dodam jakieś zdjęcie na Insta, ale mniejsza o to, teraz wracam do domu, bo jest godzina 12, więc będę robiła jakąś zupkę malutkiej i już wam pokazuję te pazurki z bliska. Okej, i wyglądają one tak, są takie różowe, takie Barbie trochę kolor, ale tak mi się coś zachciało mocniejszego. I na serdecznym są takie kwiatuszki odbite stempelkiem z delikatnym takim pyłkiem. Więc teraz przez miesiąc będę miała takie pazurki. Ja już przyjechałam do mojego małego brzdąca. Tak? Przyjechała mamusia. I teraz damy cyca, tak? Damy cyca i pójdziemy spać. Chciałam wam pokazać bardzo fajną książkę, Umalucha na talerzu. Tutaj jest wszystko o rozszerzaniu diety, różne przepisy, naprawdę bardzo dużo przepisów, co od którego miesiąca, jak gotować. Naprawdę jestem bardzo zadowolona i dzisiaj coś już będziemy robiły z tej książeczki, więc jeśli jesteście młodymi mamami i nie bardzo wiecie, jak to wszystko ugryźć i z której strony to rozszerzanie diety, to serdecznie wam polecam tą książeczkę. Ja gotuję sama, więc ona mi się bardzo przyda. I Niunia zasnęła. Zobaczcie, jaki mamy piękny widok z okna. Nasza czereśnia ma piękne kwiatuszki i wygląda to naprawdę super. Właśnie robiłam zdjęcie na Insta. I tak oto powstaje wianek, poduszka, spodnie i moja ręka. Wiecie co, chciałam dzisiaj nagrać DIY, jak robię album taki rodzinny. Sama wszystko wklejam, piszę i w ogóle, ale nie wiem, czy mi się uda, bo jak Daniel wstanie, to jedziemy do fryzjera. Oczywiście ja swoich włosów jeszcze nie zamierzam podciąć, ale on już musi. Pochodzimy po mieście, trochę zjemy jakieś lody, więc myślę, że jutro to nagram. A moja księżniczka dalej śpi. Lila. Cześć. Cześć, Lili. Ale długo pochodziłam w tych różowych spodniach. Wiktoria mi szturchnęła łyżeczkę i jej jedzonko wpadło na moje nowe spodnie, więc trudno. I przyszłam wam jeszcze pokazać ten album. Już mi przyszedł, jest taki cały biały i właśnie tutaj będę ozdabiała główną stronę, naklejała na zdjęcia, opisywała je, więc na pewno niedługo będziecie mogli zobaczyć ten filmik. I będziemy się zbierać i jedziemy właśnie do tego fryzjera. Ja z małą pójdę na lody. Na pewno coś wam ponagrywam. Właśnie dostałam informację, że źle ubrałam dziecko i jest mu zimno. Wy też macie takie sytuacje, że obcy ludzie do was podchodzą i tak mówią? Niestety. Źle ubrane. Zobaczcie, tam są jedne z najlepszych lodów w mieście. Nie wiem, czy mnie słychać, ale polecam. Ugrali. My już jesteśmy w aucie, będziemy wracać do domu, zjedliśmy loda. Może jeszcze zajdziemy do Tesco po jakieś warzywko albo do Carrefoura i czeka mnie sprzątanie, więc no cóż, trzeba wracać. I Kusia również czeka, aż tatuś przyjdzie i jedziemy. Ona jest, myślę, bardzo zmęczona już, bo miała dzisiaj tylko jedną króciutką drzemeczkę.
My już wróciliśmy do domu, pojechaliśmy jeszcze, tak jak mówiłam wam, do Carrefoura. I oczywiście zanim doszliśmy po zakupy, to kupiliśmy jakiegoś wiatraczka Victorii, bańki, piłeczkę. No ale wiecie, tak to jest. A teraz będę ją karmiła i postaram się ją uspać i będę musiała posprzątać. I odezwę się do was później. Victoria dalej śpi, ja przyglądam tą książeczkę i tak myślę, że jutro Victoria zje taką zupkę. Ale mówię wam, jeśli same gotujecie, to bardzo wam polecam. Tutaj zawsze można coś odjąć z tego przepisu. Jak na przykład jest jakaś kasza manna, nie chcecie dawać, no to nie musicie. Możecie sobie modyfikować te przepisy, ale naprawdę są super. Chcecie, jak sobie Wikusia słodko śpi. Aha. Ups. Uf, jeszcze zasnęła. Słuchajcie, jeśli chodzi o kolor tych paznokci, to jest 4803 z Neonail i jest to Copacabana. Jeśli ktoś by był ciekawy, to stwierdziłam, że powiem. Zobaczcie, ile mam książek dzisiaj. Daniela. Tak, Daniela siostra, a Wiki ciocia przyniosła książeczki po swoich dzieciach, więc będziemy kiedyś czytać. Moim zdaniem to jest super. Te książki są tak popularne, że naprawdę można je przekazywać dalej. Super, naprawdę jestem bardzo zadowolona. Na razie je schowam. I kiedyś będzie miała. Będziemy czytały. Bo na razie mamy takie króciutkie książeczki, to Wiktoria jeszcze posłucha wierszyków, ale takie długie to chyba jeszcze nie na teraz. Kubuś Puchatek, Brzech. Chcesz, Lili, iść na dwór, wypuścić się na balkon? Proszę. Lila, na kogo ty tak szczekasz? Ale jest super pogoda, naprawdę. Można sobie posiedzieć na balkonie, wypić jakąś herbatkę, albo jak to woli, kawkę. I Daniunia jest z moją mamą na dole, więc do nich idę, zjem jakąś kolację i będę kąpała malutką. Co, Lilson? Co pani ma? Bańki, kto lubi bańki? Lila, zostaw. Kupiliśmy dzisiaj Wiki kolejne banieczki. Okej, okay, idę pod prysznic, ale najpierw zmyję makijaż. I dzisiaj mam jakoś taką strasznie suchą skórę, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc użyję mocno, więc użyję sobie tego i to fajnie nawilża mi zawsze buziaka. Cześć, Smurfiku, czyściutka już jesteś? Tak? Wiktoria? Na co tak się przyglądam? Ja też już umyta, przebrana, gotowa do spania. Jeszcze sobie kupiłam herbatkę. Mhm. Miałam ochotę na herbatkę. I zobaczcie, świąteczny kubeczek. Ale tak go strasznie lubię, że nie przeszkadza mi to, że jest prawie lato, a ja piję w takim kubku herbatkę. Skasiłam już światło, mam nadzieję, że Nunia zaraz zaśnie, Lila tak samo, bo jeszcze tutaj tupta. Więc żegnam się z wami, widzimy się niebawem, pa pa!